Witajcie w kolejnym halloweenowym odcinku, a dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak Święto Zmarłych obchodzi się na świecie i kiedy ono przypada. Dzisiaj nie będę mówiła o Halloween, jemu poświęcę osobny odcinek jutro, ale zaczniemy sobie od Meksyku. Myślę, że to pierwsze, co przychodzi wszystkim na myśl ze względu na specyfikę tego święta i tego, jak mimo podobieństw różni się ono od naszego Święta Zmarłych. Dzień Zmarłych w Meksyku nosi nazwę Dia de los Muertos i przypada 2 listopada, ale tak naprawdę trwa kilka dni, bo rozpoczyna się 31 października jako przygotowanie i kończy 2 listopada. Dlaczego zaczyna się już 31 października? Ze względu na organizację parad i przede wszystkim kostiumów. Święto to zostało zapoczątkowane wieki temu, w czasach przedkolumbijskich, kiedy obszar Meksyku został podbity przez Hiszpanów, katolickie Dia de Todos los Santos, czyli Dzień Wszystkich Świętych, i indiańskie Święto Zmarłych zostały połączone w jedność. W następnych latach przyjęły się jeszcze inne zwyczaje, czyli ozdabianie grobów kwiatami i świecami. Teraz myślę, że Meksykanom w większości ciężko wyobrazić sobie bez tego święto. Oraz dzieci w Meksyku przejęły też ze Stanów Zjednoczonych zwyczajowe trick or treat. Chociaż po meksykańsku ta prośba brzmi Me da mi calaverita. Czym przede wszystkim to święto aż tak różni się od naszego? Myślę, że atmosferą, nastrojem. Meksykanie cieszą się. Mówi się o tym, że Meksykanie śmieją się śmierci w twarz. Często żartują z niej. Często robią żarty z innych. Dla nich jest to powód do radości, nie do zadumy. Często opowiadają o swoich bliskich, przytaczają różne śmieszne historie nad ich grobami. Dla nich jest to dzień, kiedy dusze bliskich osób wracają na ziemię, żeby się z nimi spotkać, żeby z nimi celebrować, więc dlaczego mieliby się smucić? Początki Dnia Zmarłych w Meksyku wywodzą się z tradycji ludów takich jak Azteków, Majów, Tarasków, Nahua czy Tokonaków. Chciałam Was też od razu przeprosić za to, jak będę wymawiała pewne nazwy. Nie pochodzę z Meksyku, nie znam się na tym języku, więc mogę go trochę kaleczyć. 1 listopada to inaczej Dzień Aniołków. Ten dzień jest przeznaczony dla zmarłych dzieci. Drugi dzień natomiast jest przeznaczony dla dusz dorosłych. Często rodziny wznoszą ołtarze w domach. Mają one dość specyficzny skład rytualny. Między innymi przygotowane potrawy czy chleb zmarłych, szklanki z wodą, a dla dusz dorosłych butelki z tequilą czy atole, czyli gorącym napojem, który opiera się na skrobie kukurydzianej, jest on często czekoladowy, czy też często zostawiane są tam cygara. Taki zestaw ofrendas jest umieszczany przy portretach zmarłych. Często jest on otoczony zapalonymi woskowymi świeczkami. Ołtarz nazywany jest ofrendą. Tradycja dokładnie określa nawet ile stopni powinien on mieć, czyli 7. Tyle poziomów dusza zmarłego musi pokonać, aby zaznać wiecznego spokoju. Określa też, co na każdym z nich powinno się znaleźć, czyli na pierwszym na przykład wizerunek świętego, na trzecim sól dla dzieci z czyśćca, a na 6 zdjęcie zmarłego. Natomiast w rzeczywistości nie każdy trzyma się tych zasad. Trzeba też przyznać, że już dawno przestały być związane tylko i wyłącznie z tą przestrzenią domową i obecnie można je spotkać wszędzie. W sklepach, w hotelach, w pizzeriach czy w domu handlowym. Nikogo to nie dziwi. Często drzwi w domu, gdzie znajduje się ofrenda, zostawia się w Dzień Zmarłych otwarte, aby dusze nie miały problemu, żeby odnaleźć swoje ołtarze i żeby przybyć do domostwa. Aby pomóc duszom znaleźć drogę do domu i jak najlepiej je przywitać, Meksykanie przystrajają też domy łukami z żółtych nagietków lub aksamitek. To jest bardzo popularne. Aksamitki to tradycyjne kwiaty służące do przystrajania grobów i ołtarzy. Przypisuje się im moc wzywania i prowadzenia dusz osób zmarłych. Początkowo święto to wypadało w sierpniu, ale kolonizatorzy przenieśli je na listopad. To miało być przybliżenie tradycji chrześcijańskiej. Próbowano narzucić miejscowej ludności ten pełen smutku i refleksji sposób świętowania, ale to się oczywiście nie udało. Meksykanie ze śmiercią się lubią. W
Podczas 1 i 2 listopada rodziny często doprowadzają do porządku i dekorują kwiatami groby bliskich. Dekorują je wieńcami z róż, słoneczników lub też z innych kwiatów. Kwiatów naprawdę, jeżeli chodzi o Dzień Zmarłych w Meksyku, nie może zabraknąć. Jest ich po prostu pełno wszędzie. Na grobach często więc znajdziemy ulubione posiłki czy napoje zmarłych lub przedmioty bliskich osób. Często też, ku naszemu zdziwieniu, na cmentarzach można usłyszeć ulubioną muzykę bliskich zmarłych, graną na żywo przez zatrudnionych muzyków. Jeżeli chodzi o dzieci, mogą być też zostawione na grobach w tych dniach ich ulubione zabawki. Czuwanie nad grobami zazwyczaj trwa całą noc i jest to jeden z najważniejszych elementów celebracji tego święta. Tak jak wspominałam, w Meksyku nie może obyć się bez ulicznych parad czy festiwali. Podczas takich imprez Meksykanie wyśmiewają śmierć, przebierają się i malują twarze tak, aby jak najbardziej się do niej upodobnić. Śmierć została spersonifikowana pod postacią szkieletu kobiety. Ma ona elegancką suknię, kapelusz, często z piórami, zgodnie z XIX-wieczną modą. To jest tak zwana La Catrina. Taka kobieta z wyższych sfer, wysoka, smukła, czarująca. I tu możemy zastanowić się, skąd właściwie wzięła się La Catrina. Była ona bowiem bohaterką rysunków satyrycznych. I tutaj nie będę kaleczyła imion i nazwisk, po prostu wstawię Wam. Porozmawiajmy też sobie może o tym, skąd wzięły się czaszki, które myślę, że są bardzo słynne zarówno w Meksyku, jak i my, myśląc o Meksyku, myślimy właśnie o tych specyficznych, pomalowanych czaszkach. W epoce prekolumbijskiej kolekcjonowano czaszki jako trofea wojenne i wystawiano je na pokaz, czy to podczas rytuałów symbolizujących życie i śmierć, czy to po prostu jako wystawkę, aby pokazać, ilu wrogów zabiliśmy. Taka konstrukcja z czaszek miała swoją nazwę, którą zapewne źle przeczytam, także wybaczcie, ale nosiło to nazwę sompantli. Nikt się nie obraża, ani nikogo nie dziwi, kiedy zostanie obdarowany cukrowymi calaveras. Mają one przypominać o zbliżającej się śmierci. Czaszkę można dać na dowód sympatii oraz jako życzenie, by po drugiej stronie było nam jeszcze lepiej. Takie w cudzysłowie ludzkie czaszki są właśnie robione z cukru, ale często też doprawiane tekilą, czekoladą. Mogą być też opatrzone imionami zmarłych lub osób nadal żyjących, jako niewinny dowcip. Są one spożywane przez rodzinę oraz przez przyjaciół. Inną taką tradycyjną potrawą jest pan de muerto, czyli to jest taki chlebek zmarłych. Jak sami możecie zauważyć na zdjęciach, z Dia de los Muertos kojarzy się nam kolor pomarańczowy czy żółty. Kolor pomarańczowy był symbolem śmierci wśród lokalnych Indian z czasów przedkolumbijskich. I z tego względu na grobach w Meksyku widnieją właśnie pomarańczowe aksamitki. W stolicy Meksyku, na głównym placu Zocalo, powstaje takie miasteczko zmarłych. Dla dzieci i dla dorosłych przebierają się za zjawy, potwory, kościotrupy i dzięki temu świętują właśnie Dzień Zmarłych. Ja też podczas szukania materiału natknęłam się na blog, w którym kobieta opowiadała, że sfrustrowana szukała zabytków po Meksyku i kiedy jeden z lokalnych mieszkańców zauważył jej frustrację, podszedł do niej i powiedział: w Meksyku wszystko płynie. Nie możesz czegoś znaleźć, znaczy, że tak ma być. Unieś się na fali i na niej płyń. I z tym zostawmy Meksyk za sobą. Kolejne święto zmarłych, czy też nazywane festiwalem latarni, obchodzone jest w Japonii. Nazywa się ono Obon. W większości Japonii przypada na połowę sierpnia, czyli 13-16 sierpnia i jest jednym z najważniejszych świąt w kraju. Możemy się zastanowić, dlaczego Obon obchodzony jest różnie w zależności od regionu Japonii. Te rejony, w których obowiązuje kalendarz gregoriański, przeważnie obchodzą go z 13 na 16 sierpnia lub w lipcu. W niektórych rejonach Japonii obchodzi się jednak Kyubon, to jest takie stare bon. Data jest ustalana na podstawie kalendarza księżycowego, stąd ta różnica.
Wtedy święto może przypaść na lipiec, sierpień czy nawet początek września. Pochodzenie tego święta nie jest jasne, ale najczęściej wiąże się je z obrzędami buddyjskimi. Chociaż musimy pamiętać, że wiele jego elementów zrodziło się też z innych tradycji. Według dawnych japońskich wierzeń duchy zmarłych przodków powracają wtedy na ziemię, a same obchody Obon trwają kilka dni. Japończycy często będą nazywali Obon Bon Matsuri, czyli festiwal Bon, festiwal lampionów, święto zmarłych. Matsuri odnosi się właśnie do świąt. Samo słowo Bon jest skrótem od słowa Urabon. Obon to skrócona nazwa od Urabon, czyli buddyjskie obrzędy w Japonii. Pierwszego dnia Japończycy odwiedzają groby rodzinne i składają na nich ofiary. Często na buddyjskich ołtarzach, które noszą nazwę Butsudan. Układany jest tam poczęstunek dla powracających przodków. W niektórych regionach kraju Japończycy przygotowują z ogórka, bakłażana i zapałek zwierzęta, na których zmarli krewni mogą powrócić w rodzinne strony, a potem odjechać po zakończeniu obon. Ogórek ma symbolizować zwinnego konia, natomiast bakłażan powolną krowę, by mogli jak najdłużej pozostać i zabrać ze sobą podarunki. Tradycyjnie Japończycy dzielą dusze na trzy kategorie, trzy grupy. Są to dusze zmarłych przodków, nowe duchy, dusze osób zmarłych nagle i głodne duchy gaki. I te ostatnie trzeba dokarmić. Robią to mnisi, którym wierni przekazują ofiary. Co ciekawe, duchy gaki mogą nasycić się tylko i wyłącznie podczas święta Obon. Tak jak w Polsce, święto zmarłych to czas, kiedy ludzie wracają do swoich rodzin. Chociaż nie jest to dzień wolny, to jednak bardzo często pracodawcy tego wolnego udzielają. W domach ustawiane są w tym czasie ołtarzyki, poświęcone pamięci tym, którzy odeszli. Przed ołtarzem można postawić natomiast specjalną półeczkę na ofiary w postaci ryżu, owoców czy warzyw. A przestrzeń wokół dekoruje się kwiatami i lampionami. Zarówno groby i domowe ołtarzyki dekoruje się pierwszego dnia obon, aby dusze zmarłych znalazły szybko drogę do domu. No troszeczkę tutaj przypomina Wam to na pewno tradycję z Meksyku. Wieczorem zarówno na polach i wzgórzach zapalane są mukeabi, czyli ognie. Mają one wskazać zmarłym drogę powrotną w ich rodzinne strony. Jednym z takich bardzo ważnych elementów w obchodach święta są bon odori, czyli tańce obon. Są one wykonywane wspólnie przez kobiety, jak i przez mężczyzn w różnym wieku, członków miejscowych społeczności na terenach świątynnych. Ale też bardzo często możemy spotkać się z kolorowymi korowodami tancerzy, przemierzających ulice miast. Tańcom towarzyszy muzyka tradycyjna japońskich instrumentów, takich jak na przykład siaminsen oraz taiko, czyli bębny i inne tradycyjne instrumenty. Melodia jest prosta i rytmiczna. Nie może zabraknąć też takich typowych, charakterystycznych przyśpiewek zachęcających do tańczenia. Tańce te wyrażają radość duchów zmarłych, które uniknęły cierpień w piekle. Największe festiwale Bon Odori, na przykład Awa Odori w mieście Tokushima na Shikoku, gromadzą kilkadziesiąt tysięcy tancerzy i ponad milion widzów. Obon tańczy się również w miejscach uznawanych za taką granicę między światem żywych i umarłych, na przykład na brzegu morza, blisko jeziora, ale też na ulicy, czy nawet w domach. Tancerze zawsze mają przygotowaną specyficzną choreografię opowiadającą jakąś historię. Jedną z nich jest taniec, który opowiada historię o górnikach wydobywających węgiel. Lub na przykład jest też Sorenbushi, historia o morzu. Wyrażają radość z powitania na ziemi przybywających duchów. I też odstraszają duchy groźne i niemile widziane. Tancerze mają na sobie yukaty. Mogą tańczyć wokół wysokiej drewnianej wieży Jagura, ale nie jest to konieczność. Podobno to noc jest ulubioną porą duchów i wierzy się to również w Japonii. Jeśli obon przypada podczas pełni księżyca, taniec ma nie tylko wymiar bardzo duchowy, taki jeszcze bardziej uduchowiony, ale może trwać bardzo, bardzo długo. Taniec Bon Odori łączy się z historią ucznia Buddy. Posiadał on zdolność widzenia swojej zmarłej matki. Pewnego razu zauważył, że kobieta została uwięziona w królestwie głodnych duchów, czyli tych gaki, o których już wspominałam. I bardzo z tego powodu cierpi.
udał się do Buddy i poprosił go o uwolnienie matki. Budda nakazał uczniowi, aby ten złożył ofiary mnichom, którzy się nawrócili. Uczeń wykonał, co mu kazano i doprowadził do uwolnienia matki i z radości zaczął tańczyć. W ostatnim dniu rodzinny korowód z latarniami odprowadza duszę przodków na cmentarz. Lampiony puszczane są też na rzeki, jeziora, morza czy do oceanów i naprawdę wygląda to cudownie. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć zdjęcia i Wam to pokazać. Ma to za zadanie odprowadzić dusze, by znów bez problemu trafiły w zaświaty. Ognie, które mają odprowadzić dusze zmarłych, noszą nazwę Okuribi. W Kyoto odbywa się tego dnia Gozen no Okuribi. Na pięciu wzgórzach otaczających miasto zapalane są ogniska w kształcie ideogramów oznaczających wielki, prawo buddyjskie, oznaczających statek i bramy Tori. Brama Tori to brama przed chramem shintoistycznym. Ognisko te zapala się w dniu 16 sierpnia. Ogniska te są ułożone w kształty chińskich znaków. Są to 3 dni pełne światła i pełne tańca. I tak powinniśmy to zapamiętać. To wszystko, co mam na dzisiaj do opowiedzenia. Mam nadzieję, że tradycje te Wam się spodobały. I do jutra, do następnego halloweenowego odcinka. Trzymajcie się.